Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Rozpoczynamy kolejny dzień przygód w szalkę Genzer Kirschen. Szalkę 04, 04. Dużo łatwiej się wymawia. E, I brzmi to dużo lepiej, moim zdaniem. A wiecie co jeszcze dobrze brzmi? Fuzball riba jeszcze dobrze brzmi. Przypominam, biajcie na Instagram. Z Ergolem mamy dla Was jedną sztukę właśnie tej piłki. Na euro, e, więc bijajcie e, na Instagram, tam macie post i wszystko, więc wiem, że jeszcze ktoś z was tego nie zrobił, więc warto to zrobić, słuchajcie. Warto też by było utrzymać tę naprawdę dobrą formę, którą mamy od początku sezonu. Natomiast, e, żeby ją utrzymać, może być teraz ciężko, bo mamy chyba przerwę reprezentacyjną. Będziemy się tutaj na niej skupiali. Najpierw jednak widzimy, jak Matias Jung robi postępy, i ta zmiana pozycji to nie była głupia sprawa, i to nie był głupi pomysł. I to może być ciekawy, lewonożny środkowy obrońca. Tylko teraz wszystko w rękach tego zawodnika. Słuchajcie, ponieważ jeżeli on zaliczy, Dobry rozwój, a wydaje mi się, że na przykład rozgrywający, chociaż nie, no ch chcemy lewonożnego obrońcę, więc nie ma co się tutaj wtuładować. Ja bym poleciał teraz w stopera, po prostu. Więc to jest zawodnik, którego chętnie zobaczyłbym na tym lewym, środkowym. Na no, ten wzrost jest drobnym problemem, ale jeżeli się okaże, że ten ziomal naprawdę potrafi. No to wtedy będzie grał e, Więc tak, Kamiński wydaje się być ok Raport zwiadowczy, więc zobaczmy sobie tutaj tych juniorów e, No ta szkółka już nam się powoli jakoś e, zawiązuje Tak bym powiedział nie wygr... Oj, jednego ziomka podpisałem przez przypadek No zaraz go wyrzucimy Nie wygląda ta szkółka jeszcze w sposób jakiś taki powiedziałbym Wiecie, niesamowicie e, szokująco niesamowity Natomiast e, nie wygląda to na pewno źle e, Trzeba było trochę pozmieniać taktykę E, a ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czekajcie, bo my lecimy sobie tu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Bo ja muszę zrobić jedną rzecz, bo przecież ja wziąłem tego ziomeczka do nas, Wosa, no i my musimy go tutaj przysposobić do grania. E, więc weźmy go sobie na ławkę, wrzucimy go sobie na razie w ten sposób, bo i tak tutaj tą ławką sobie żonglujemy, Na no, to jest ważne żeby ten chłopaczek dostał od nas rozwój też bo wydaje mi się, że on może być tu na zrównoważonym i mam rację, zatem zobaczmy sobie plan rozwoju Holendra i no tak jak powiedziałem, z nim możemy pójść dosłownie w każdym kierunku, w sensie teoretycznie do tych kierunków jest daleko ale ale ja zdaję sobie sprawę, że my z niego możemy zrobić naprawdę fajnie wszechstronnego zawodnika i bardzo bym tego chciał. Dlatego e, na razie moja propozycja dla niego to jest przecinak, a potem damy mu e, cofniętego rozgrywającego. I tak będziemy żonglowali pomiędzy tymi dwoma i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Ale to jest naprawdę zawodnik, z którym. Ja wiążę spore nadzieje. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę możemy mieć u siebie bardzo ciekawego piłkarza. E, dobra, więc to wszystko jest zrobione. Jeżeli chodzi o pyk, 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 pyk. plan treningowy, e, tu musimy jeszcze uderzyć. No właśnie, no bo Ty, Mosur, przepraszam bardzo, to, to nie było zamierzone. Musisz mieć e, skupienie. Panie Wos, e, też pracujemy tutaj nad skupieniem. Chyba maksymalnie, bo ja wolę Rzadziej z niego skorzystać, ale z niego skorzystać I żeby on e, ciągle pracował Niż częściej Korzystać z tych zawodników, ale żeby oni Wiecie, tak, wydaje mi się, że to jest dobry układ Że to jest e, fajne Rozwiązanie, dobra, mamy tutaj wielu Zawodników przeskautowanych, no szkoda, że dopiero teraz No nie wiem, jakby czemu tak wyszło No ale tak wyszło e, Dajmy sobie ciebie, tych zawodników wszystkich Ja bym tutaj chciał śledzić, ja wiem, że oni Nie wszyscy muszą być super e, Ale, no teraz i tak ich nie kupimy Możemy tutaj mając... Rękę na pulsie, sobie ich e, fajnie e, obserwować. Tego boma, że nie ściągnęliśmy, też jakoś strasznie nie żałuję. Bardzo możliwe, że to jest zawodnik, na którego zaczęimy się gdzieś e, w zimie, tylko po to, żeby go na przykład e, kupić i wypożyczyć. Wydaje mi się, że tego typu działania też są ok i budujemy sobie dzięki te, temu naprawdę fajną e, bazę tych młodych zawodników. Zmienimy sobie pozycję Engelsowi, ale tylko po to, żeby on teraz cisnął sobie cień, e, bo chce jak najszybciej. Podnieść mu tutaj um, te strzały i y, tempo. Um, a w zasadzie głównie strzały, bo potem zejdziemy z nim znowu na środek pomocy. No ale chcemy, żeby to był taki naprawdę. Harmonijnie rozwinięty e, zawodnik. Gram teraz z Hanzą Rostock. E, w tym spotkaniu e, właśnie chciałbym dokonać e, drobnej zmiany, a mianowicie tutaj Engelsa wstawić od pierwszej minuty. E, czy szukam jeszcze jakiegoś zmiennika, jakiejś jeszcze tutaj roszady? Nie wydaje mi się. E, to chyba wszystko, co chciałem zrobić. Mazę możemy sobie co najwyżej tutaj jedynie e, dać, i tyle. Zatem jesteśmy gotowi. Gramy z Hanzą. Szybka symulacja tego toż starcia wygrywamy 2 do 1 Piątkowski proszę bardzo nasz środkowy obrońca nie dość, że do no, że jak na razie od początku sezonu gra naprawdę dobrze jako środkowy obrońca no to teraz jeszcze dokłada do tego dwa gole zresztą zagraliśmy już troszkę spotkań bo to jest 8 meczów no jest to dobry czas na takie nie tyle podsumowanie co po prostu zerknięcie jak to wygląda Müller bardzo spoko Brunner bardzo okej okay. Kamiński bardzo okej okay. Um, Asan, As no tutaj widzimy ten rozwój, widzimy tą pracę, um, no i widzimy też, że oddaje to, że młody po prostu gra, i to jest fajne, um, i, i to mi się podoba. Timo super występy. Thomas fenomenalne występy. Lino, no to jest zawodnik, który wydaje się, że tutaj jest kandydatem do przegrania z Engelsem właśnie. Larson fantastycznie wprowadził się do zespołu. Paul jak na razie gra doskonale niemal. Simon na ataku daje to, co ma dawać, czyli gole, 5 trafień w 7 meczach, Piątkowski, 7,60, naprawdę świetnie to wygląda, e, Mosur troszkę gorzej, ale nie zapominajmy o tym, że on dał na przykład bardzo dobry mecz, kiedy wszedł, e, wyszedł w podstawowym składzie, tak, e, więc musimy zwrócić na to uwagę, a tutaj patrzymy często na takie, powiedziałbym, dogrywki z ławki, nie, w sensie e, tu zagra chwilkę, tu zagra chwilkę i wiemy doskonale, że to no, też rzutuje na ocenę, no nie ma co się po prostu oszukiwać. Zatem e, mamy to zrobione. E, dołóżmy sobie jeszcze przynajmniej mam nadzieję, że mogę dołożyć trenera bramkarzy. Tak jest. No, i więcej członków sztabu na razie dołożyć nie możemy, w sensie, może nawet sloty mamy, ale nie mamy po prostu kandydatów, by te sloty wypełnić. Dobrze, Sound Pauli staje nam teraz na drodze do trzech punktów, więc mam nadzieję, że uda się tę przeszkodę usunąć. Ja, oczywiście, wszystkich tych zawodników, których tutaj mamy, dorzucam nam do listy. Będziemy ich śledzili, będziemy mieli bazę naprawdę fajnych graczy, których chcielibyśmy sprowadzić. Natomiast trzeba być świadomym jednej rzeczy: My mamy już zaledwie 4, cztery, zaledwie cztery, czy tam 5 Milionów w budżecie transferowym, to nie są wielkie pieniądze. Zatem e, będziemy musieli się tutaj naprawdę mocno zastanowić, których zawodników spośród tych, których ciągle dodaje do listy, chcielibyśmy mieć w swoich szeregach, no bo e, no, stać nas będzie może na. Jednego, może na dwóch, w zależności oczywiście od jakości prezentowanej e, przez tych piłkarzy, ale nie będzie tego dużo, też biorąc pod uwagę, że mamy też tego ziomeczka z BVB. E, teraz troszkę większe zagęszczenie spotkań, więc trzeba będzie zrotować w pucharze, ale tam wydaje mi się, że. Gramy z zespołem, z którym jesteśmy wyraźnymi faworytami, e, więc zrobimy tak, żeby na spotkanie ligowe wyjść najmocniejszym zestawieniem, a potem szukać będziemy ewentualnych zmian. No i najmocniejsze zestawienie to jest takie zestawienie, e, i w ten sposób gramy. I ten mecz, mam nadzieję, że wygrywamy. Tak też się dzieje. E, pewne zwycięstwo. Trzy bramki zdobyte, zero straconych na wyjeździe. To naprawdę e, brzmi dobrze. Piątkowski, kolejne fajne zawody. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to, jak na razie się to układa. E, bardzo mi się też podobały Wasze propozycje i też ten kierunek, który razem sobie tutaj wybraliśmy pod względem e, no, takiego polsko-niemieckiego sznytu tego klubu. Choć oczywiście ja się nie zamykam jakby na inne narodowości, choć trzeba przyznać, że głównie jeżeli bierze, braliśmy tu zawodników z innych krajów, to byli to piłkarze e, z. Po prostu z Ligi Niemieckiej Chciałbym tutaj Ciebie zobaczyć, super eee, I teraz tak, tu zaprosimy sobie Vosa Larson tutaj pyk pyk, dobrze to wygląda I w obronie Zmiany, Mosur na pewno wystąpi Na tym środkowym eee, I tu zobaczymy Ciebie na tym lewym eee, I Ty zagrasz nam tutaj W zasadzie przykro mi ale zrobimy sobie tak. Chcę, żeby dużo tych naszych zawodników odpoczęło, więc dlatego też e, sporo zmian, e, no, ale uważam, że to jest e, potrzebne. W sensie musimy tutaj e, dobrze dysponować tymi siłami. Słuchajcie. Ja zdaję sobie sprawę, że tu paru piłkarzy by mogło zagrać, ale po co ich tu e, męczyć? Ja wierzę też w, na przykład w motywację takiego Wosa, który wychodzi i mówi, ej, zagram dobry mecz. Widzę, że Engel zagrał parę dobrych spotkań grał. To, to, to czemu, słuchajcie, czemu to ja nie mam wejść na boisko i nie zrobić różnicy, no, e, mógł wejść na boisko i zrobił różnicę, ale tego nie zrobił zarówno Wols, jak i Larsson, e, to muszę powiedzieć, że czuję duże rozczarowanie, no, tak naprawdę nikt e, nie pokazał się z dobrej strony, jeśli mówimy o zawodnikach wchodzących, e, wychodzących w podstawowym składzie, więc jest to spore rozczarowanie, ale jeszcze większe czuje Borussia Dortmund, która odpada z rezerwami Borussii Dortmund, zatem no, muszę powiedzieć, że dosyć absurdalnie się to poukładało, ale cieszy mnie też, że ta porażka w pokalu, przynajmniej na razie, nie obniżyła naszej e, oceny w oczach zarządu. Więc to jest co, coś, co e, mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast tu musimy doprowadzić do zmiany, no bo jednak. Już na poważnie, Engels wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Nie trwało to długo, nie była to walka zaciekła. E, natomiast, e, no, uważam, że tutaj musimy dro odrobinę, a w zasadzie ja muszę odrobinę wycofać się z tego swojego błędu transferowego. E, jeżeli Maza ma mieć jakąkolwiek przyszłość w tym zespole, to ten Ziomal musi odejść na wypożyczenie. Po prostu, no, nie ma innej opcji. E, ja wiem, że on tutaj się trochę rozwija czy coś, ale on musi odejść gdzieś, gdzie po prostu e, będzie mógł grać regularnie, bo nawet u. Nas się nie łapie, no idealne byłoby wypożyczenie do trzeciej Bundesligi. No to byłby kierunek po prostu marzenie, prawda? No ale e, zobaczymy, czy takowe zespoły się zgodzą, e, a w zasadzie zgłoszą. Na razie my szykujemy się do tego starcia, gdzie e, dokonamy dwóch zmian, e, a w zasadzie trzech. E, to są pierwsze dwie, i to jest trzecia, w myśl której Piątkowski zagra na prawym wahadle, e, a tu w środku defensywy zobaczymy. Eee, bam, 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 bam. Mm. No zobaczymy Larsona na prawym wahadle po prostu. No chyba, że któryś z Was się będzie tu lepiej czuł. Ile ty masz? Okej, okay, ok, dobra. Więc tak naprawdę tylko dwóch piłkarzy nie gra na swoich pozycjach. Piątkowski myślę, że na tym prawym wahadle ogarnie. I w tym meczu remisujemy Te rudę. Nasz Napadzior zdobywa bramkę, Piątkowski, no nie najlepiej, jednak, jednak nie ogarnął, ale słuchajcie, to jest remis, remisuje także Hertha Berlin, która jest tutaj naszym głównym e, rywalem, jeżeli chodzi o, ten, e, o to czoło tabeli, chociaż jeszcze Hanower, ich nie wolno lekceważyć, e, no ale e, jakby umówmy się, też nie przegrywamy tego meczu, jakby trzeba mieć mentalność, żebyśmy tutaj jak najmocniej cisnęli, jak najmocniej się e, starali... Jak najlepiej się starali wypadać, jakby ja z tym w ogóle nie dyskutuję, że jakby zwycięstwa są tutaj naszym absolutnym priorytetem, natomiast raz na jakiś czas, jeżeli przytrafi nam się remis, to też nie ma tragedii, jakby też biorąc pod uwagę ten eksperyment, którego e, się podjąłem. Dobrze, zobaczmy, czy tu jest ktoś e, ciekawy, czy tu będzie jakiś ktoś, kogo e, moglibyśmy, może nawet wrócić do podstawowego składu. No nie wydaje mi się, bo to już był piłkarz 16-letni, więc to nie jest to. St. Pauli chce od nas naszego e, pomocnika ofensywnego i powiem szczerze: e, krótkie wypożyczenie to jest coś, co ja jestem w stanie. Wziąć na siebie jak najbardziej, bo utopiłem w tym gościu też pieniądze. E, jakby no to był mój błąd. Kupiliśmy kota w worku, z jednym trafiłem e, fenomenalnie, mówię o Engelsie, e, z drugim, niestety, no nie udało się to i, i czasem tak bywa. Wiecie, kluby topiły większe pieniądze w większych nazwiskach, więc nie mam absolutnie tutaj żadnych wyrzutów sumienia. To jest ryzyko wkalkulowane w ten zawód i e, nie jest to najmniejszy problem. Natomiast trzeba jakoś w tej sytuacji tutaj postarać się wykaraskać i to niniejszym czy nie. Natomiast mamy na zrównoważonym tego ziomeczka Ja go tutaj nie chcę, bo to był Misclick, więc jak najszybciej go żegnamy. Mówimy rodzinie, że bardzo nam przykro, ale przy, przez przypadek wzięliśmy tego zawodnika do klubu. Dobrze, ty jesteś P, no ale tak nie za bardzo. Ja bym z ciebie zrobił szczerze, byczku. Prawego pomocnika, za długo, tak? Prawe skrzydło krócej. Zróbmy sobie prawo skrzydłowego i zobaczymy, co z tego będzie, ale nie wróżę przyszłości, szczególnie w klubie, gdzie nie ma skrzydłowych. Dobrze. Jakub Krupa to ma być nasz napastnik. I tak dzięki temu, co tu zrobiliśmy, dostał już buścik do overrolla więc nie była to chyba decyzja zła. Natomiast teraz, no absolutnie, lecimy w Złodzieja Bramek. Gościa, jak jesteś napastnikiem, to musisz nauczyć się strzelać. To jest taki niuans, ale jest to dosyć istotne. Dobrze. szykujemy się na spotkanie z Nurembergą przed tym meczem widzimy, że naprawdę São Paulo jest zainteresowany tym wypożyczeniem, natomiast Zanim do tego dojdzie, no to musimy się tutaj dogadać co do szczegółów, no bo właśnie mnie interesuje jak najbardziej pozbycie się tej pensji i bardzo szybko dogadujemy się, jeśli o to chodzi. Fajne jest to, że te negocjacje, jeśli chodzi o wypożyczenia, są zdecydowanie lepiej rozwiązane w, tym w tej FIFA czy też w JFC. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, kiedy krytykujemy, trzeba krytykować, ale kiedy jest coś okej, okay, a to jest jak najbardziej okej, okay, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobrze, jest dobrze w tym meczu. Engels, Laznen, i e, Seguin oraz Larson. To są zawodnicy, którzy strzelali, ale mimo tego, że te wyniki nie były najgorsze, to mam wrażenie, że troszeczkę atmosferka przysiadła, e, więc weźmiemy udział w rozmowie e, pomeczowej, żeby tutaj lekko e, naszych zawodników podbudować, ale tak jak powiedziałem, lekko, nie. Nie robimy tutaj tego hura optymistycznie, nie popadamy w jakiś zachwyt, bo po nie wiem, 11 kolejkach idzie nieźle. Po prostu staramy się powiedzieć naszym chłopakom: jest dobrze, idziemy w dobrym kierunku, ale nie podpalajmy się. To jest dopiero ile? 10 kolejek za nami, więc tutaj naprawdę wszystko może się wydarzyć. Tym bardziej, że zaraz gramy z hmm, Hertą Berlin, czyli jest to spotkanie, które jak najbardziej. Eee, no, no może zdecydować o wielu elementach. I o wielu aspektach, bo jeżeli przegramy ten mecz, no to już ta sytuacja w tabeli no, no nie będzie taka optymistyczna, już nie będzie tak wesoło. Jeżeli yy, wygramy z nimi, no to już rzeczywiście będzie, e, będzie naprawdę przyjemnie, no ale tych trzech punktów potrzebujemy. Na szczęście to oni przyjeżdżają do nas, nie gramy na stadionie olimpijskim. E, bardzo szybko udało się na Ibrahima e, Mazę znaleźć chętnych. Oczywiście nie mówimy tutaj o e, transferze definitywnym, natomiast uważam, że e, to wypożyczenie krótkie e, to jest coś, co Posłuży naszemu zawodnikowi, no i teraz kończymy, słuchajcie, e, tą e, krótką przerwę. E, Mamy informację, że tua tua er, e, za mało graj. Kto to jest? No. no, i to jest zawodnik wypożyczony do nas, i to jest problem, no bo to nie jest nawet nasz piłkarz, nie? I, i, i co ja mogę z nim zrobić? W sensie, kurczę, no, no nie potrzebujemy go. No, 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 tyle. No, mam na przykład Mosura, z którym wiążę większe nadzieje, bo jest po prostu młodszym piłkarzem. Natomiast teraz zobaczcie że odesłaliśmy Drexlera do Berlina i on został tam kapitanem. No niefortunnie to wyszło, eee, ja nie wiedział, ja naprawdę nie wiedział, eee, więc e, trzeba przyznać, że zrobiliśmy im tam kurczę e, niezłą przysługę, a samemu, e, sami sobie, a w zasadzie samemu sobie włożyłem tutaj delikatnie może nie kij no ale przynajmniej delikatną gałązkę e, to na pewno, dobrze. E, więc słuchajcie, to mamy wszystko poczynione, e, Patrzymy sobie na ich skład. Tutaj e, bardzo mnie interesuje, czy jest Karbownik. Karbo, karbownik jest na ławce. A to jest piłkarz, którego ja chętnie bym rozważył jako element do naszej drużyny, bo na tym lewym wahadle, czy jako środkowy pomocnik, to uważam, że e, Polak byłby naprawdę z Dobrze, skład jest gotowy, e, więc wygrajmy to. Niestety nie wygrywamy, więc tutaj Hanover e, trzeba powiedzieć, że triumfuje w tym starciu najbardziej. E, dla nas nasz napastnik, dla nich e, Winkler. E, Drexler na szczęście zagrał słabe zawody, więc tu przynajmniej nie ma wyrzutów sumienia tym spowodowanych. E, natomiast w wyniku e, tego rezultatu to my pewnie spadamy na drugie miejsce. Nie mamy tyle samo oczek co Hanover. Ok, e, Dostajemy propozycję prowadzenia reprezentacji Belgii. Wow, no muszę powiedzieć, że Eee, jeszcze Danie jestem w stanie w jakikolwiek sposób zrozumieć, natomiast reprezentacja Belgii, e, która chciałaby nas mieć po swoimi skrzydłami, w zasadzie za swoimi sterami. No, to jest absolutny szok. E, dobrze, prognozy nie są obiecujące, jeżeli chodzi o rozwój marki, e, ale wydaje mi się, że ogólnie Szalkę e, powinno być całkiem zadowolone z tego, jak to wygląda, biorąc też pod uwagę, jak, no nie wiem, e, wygląda Szalkę w naszej rzeczywistości. Więc uważam, że serio nie ma tutaj powodów do e, niezadowolenia. Natomiast e, niezadowolenie możemy czuć, jeżeli chodzi o umiejętności e, napastnicze e, naszych asystentów, bo tam naprawdę nie wygląda to dobrze. I pomocnicy, i napastnicy nie bustują, a w zasadzie asystenci z tych obszarów nie bustują za bardzo nam treningów. Wiecie co? Nie chcę mi się sprawdzać na razie tych zespołów rywali, bo uważam, że ta baza danych, którą mamy zbudowanych, no, jest naprawdę fajna. Mamy wielu też ciekawych, młodych zawodników, których gdzieś sobie zostawiamy na przyszłość już, więc ja osobiście uważam, że w tym momencie wygląda to co najmniej ok. idziemy teraz web w web z Hanowerem i powiem szczerze, że tak naprawdę dla nas najbardziej istotne jest w tym momencie to, bo w ogóle możemy mieć braci Krupa jest dla mnie najbardziej istotne to, żebyśmy my trzymali to tempo i urwali się tym rywalom, którzy mieliby ewentualnie zająć miejsce trzecie, ważny jest po prostu bezpośredni awans, jeżeli nie wygramy tej drugiej Bundesligi Mówmy się jakoś, to przebolejemy. Natomiast bezpośredni awans e, to jest coś, co naprawdę jest istotne, bo jeżeli nam się to nie uda, to myślę, że tej kariery byśmy wtedy e, nie kontynuowali. Przyznam szczerze. To, 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 to jeżeli nie awansujemy tutaj do Bundesligi w pierwszym sezonie, to po prostu powiem, że jest dramat, jest źle, jest porażka, jest jest masakra i tyle. No i ten pierwszy sezon jest tak naprawdę, realnie też patrząc na przewagę sportowo-finansową uszalkę w tej lidze, realnie ten pierwszy sezon jest po prostu na to, żebyśmy my Zbudowali sobie tutaj bazę, właśnie pod Bundesligę. Ja o, to mówię, o tym mówię już wielokrotnie, no ale mniej więcej do tego się to wszystko sprowadza. Niezadowolona jest Borussia, jeśli chodzi o wos i powiem szczerze, ja troszeczkę to niezadowolenie rozumiem, e, jest ono trochę uzasadnione. Ja boję się, że ono może wiecie, czym procentować. E, no właśnie, więc skoro oni już się na to zgodzili, to my potwierdzamy wykup, co sprawia, że mamy. Na końcie dziewięćset tysięcy e, nie 2 miliony tak, dziewięćset tysięcy i... tego zawodnika szybko sobie przenegocjujemy ale bardzo możliwe, że my się z nim dogadamy i powiemy, chłopie, ty musisz iść na wypożyczenie e, Bo on ma naprawdę fajny potencjał, natomiast e, nie gra tyle, ile powinien grać, bo trochę przeliczyłem się z kadrą w tym sezonie, po prostu okazuje się. Że kadra tutaj jest. No nie, ty nie jesteś taką gwiazdą, żebyśmy z tobą tutaj dogadywali tą klauzulę. Okazuje się, że kadra w tym sezonie no jest potrzebna nam wyjątkowo wąska. Że tutaj naprawdę nie ma potrzeby rotacji. Z tym ustawieniem działa to dobrze. Nie ma kontuzji w tej karierze i te suwaki po prostu nic nie oddają. Co jest przykre, bo chciałbym, żeby te kontuzje były. I woz dopełnia. Piąte, choć realnie szóste nazwisko na naszej liście transferowej, choć realnie siódme, bo stąd też mamy wycofanego już zawodnika, który poszedł na wypożyczenie. I my tego osiemnastolatka jak najszybciej również postaramy się wypożyczyć. Uważam, że to jest sensowne, żebyśmy na pół sezonu temu gościowi jak najszybciej powiedzieli: Ziomal, pójdź gdzieś pograć, złap tą formę. My będziemy na ciebie czekać, naprawdę. E, uważam, że to jest naprawdę e, sensowne rozwiązanie. Więc z Wosem jesteśmy dogadani. E, on i jego agent już pracują nad znalezieniem nowego klubu, e, natomiast e, no, no, no to jest w interesie wszystkich, żeby on grał w tym momencie. Więc ja jestem z tego powodu e, naprawdę e, zadowolony, że to dopinamy. Natomiast mam też świadomość, że po prostu, żeby ta kariera tego zawodnika była udana, on musi teraz grać, ale u nas grać nie będzie, bo nie wygrywa składu z nikim i to działa. Więc musimy znaleźć ten złoty środek pomiędzy drużyną dobrze działającą, tak jak teraz to wygląda, a drużyną... Dobrze rokującą na przyszłość, i w tym momencie ten złoty środek mamy. No i ten Holender po prostu nie łapie się w tych planach na ten sezon, i to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli to w głowach. Augsburg chce go u siebie. Natomiast ja nie wiem, czy Augsburg to jest dobry kierunek. W sensie to jest bardzo dobry zespół. E, natomiast no, wątpię, żeby zgłosił się, e, zgłosiła się drużyna, którą ja bym rzeczywiście tutaj widział, więc akceptujemy krótkoterminowe wypożyczenie. Oni chcą na siebie wziąć 60% tej e, pensji, więc nie mam z tym najmniejszego problemu. I bardzo szybko. I EFC24, proszę Państwa. Ciekawe, o ile nas cofnie, nie? No dobra, yy, zresetowałem grę. Mamy znowu Augsburg. Yy, nie, wiem, czy te wiado... nie wiem, czy te wiadomości są takie same. Odbiło mi się, przepraszam. Starałem się to zamaskować. Chyba się nie udało. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Yy, słuchajcie, zrobimy tak. Ja to po prostu zaakceptuję, żeby tu nie było yy, przypału, bo to jest dobry kierunek. A fajnie, żeby ten y, ziomal po prostu odszedł, więc już niech zostanie w Niemczech. Dla nas spoko. Wolałbym zdecydowanie gorszy klub, zdecydowanie niższą ligę, no, ale z tym nic nie zrobimy. Słuchajcie, gramy z Hanowerem, zobaczymy to spotkanie, jak ono będzie wyglądało. E, drużyna polskiego Rubena, e, Adama Rubenskiego. E, kiedyś, teraz już nie, a teraz przegrywają szalkę. E, jeden do jednego remis. okej, okay, słuchajcie, dla nas ważne, że nie przegrywamy tego starcia, to jest istotne. Dla nich chyba też jest to istotne, jak o tym, im dłużej o tym myślę, e, tym bardziej przemawiają do mnie też takie fakty. Ojoj, 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 No i to by było doskonałe dla nas. Ojoj. Nie, nie odbierajcie telefonu od tego Augsburga, proszę. W sensie, już to się krepnęło, ale to by było tak dobre. No, ale dobrze. E, dogadane wypożyczenie. E, ja się zgadzam na Ajax, no bo to byłby kierunek fenomenalny dla tego zawodnika e, i byłoby naprawdę super. Finlandia proponuje nam prowadzenie kadry narodowej, jednak my nie jesteśmy tym zainteresowani. E, a WOS odchodzi do. Du, 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 du? No, do Augsburga. Byli pierwsi, byli szybciej. On też, słuchajcie, może chcieć zostać w Niemczech, w sensie. E... Wcale dla młodego Holendra powrót do Holandii, chociaż nie wiem czy on grał w Holandii, ale wiecie, przeprowadzka do Holandii, czyli z powrotem do domu, to też do końca nie jest idealne rozwiązanie no bo on może chcieć cały czas być w tym zagranicznym dla siebie sosie. Wiecie, wiecie o co chodzi? Cały czas chce tej Bundesligi, e, więc dla nas też to do końca e, nie jest takie złe. Natomiast dobry, e, na, na pewno zły nie jestem ten menadżer, ponieważ dajemy sobie go tutaj pyk i mam już niemalże ideał jeśli chodzi o rozwój więc fantastyczna sprawa tu możemy dołożyć sobie jeszcze tego menadżera znaczy tego asystenta wreszcie jako pomocnika w ofensywie więc wreszcie troszkę lepiej oddało natomiast no tu chyba wolimy jednak w ten sposób ale my mamy już osiągnięte ideał, to jest bez sensu plus 3, plus 1, no to dajmy go sobie tu i osiągniemy ideał w defensywie i to mi się podoba, no bo dzięki temu no te busty do defensywy, do rozwoju w defensywie powinny być spore. Na ten badeborn się szykujemy. Klefisz jest piłkarzem, na którego trzeba uważać. Natomiast no, myślę, że to nasi rywale powinni uważać na nas, bo jesteśmy niesamowicie groźni. No, i pokazaliśmy to także w 88. Minucie. Tę rodę zdobywa bramkę, e, i słuchajcie, no tu będziemy musieli naprawdę się zastanowić, bo to nam pokazuje, że na Bundesligę będziemy potrzebowali naprawdę konkretnego napadziora, nie? W sensie e, ten zespół funkcjonuje fenomenalnie. Od, od pierwszej minuty. Natomiast wyraźne jest to, jak bardzo ciągnie tę drużynę. E, nasz napadzior, oczywiście. E, Seguin, e, Larson, to są zawodnicy, którzy karmią tutaj wszystkich. Jeden ma 8, jeden ma 6 asyst, no to są wyniki fenomenalne. Natomiast e, tak zupełnie na poważnie musimy, e, musimy pomyśleć o jakiejś strzelbie do przodu, bo jak spojrzymy na statystyki wśród napastników, e, no to e, Lasme, to nie jest zawodnik, który tutaj przejmie to strzelanie. Miał 4 szanse no nie wyglądało to jakoś fenomenalnie, nie, więc tutaj naprawdę pod tym względem będziemy musieli się bardzo poważnie zastanowić. Fajnie też gra nasz młody i tutaj jak najbardziej jestem zadowolony z tego, co widzę i dajmy mu teraz to. Maza odejdzie na wypożyczonko spoko. Zastanawiam się, jak ty się masz, jeżeli chodzi o rozwój. No powoli, powoli, powoli czekam, żeby tutaj było to 70 strzelania, żebyśmy mogli go cofnąć sobie na śp. Tymczasem za mało gra jeden z zawodników, no ten z Bayernu, no sorry, no Możecie go sobie cofnąć, my z nim nic zrobić nie możemy e, i tyle. E, patrzymy na raport, jeżeli chodzi o szkółkę. Oj, dwóch na zrównoważonych zostawiłem, przepraszam, już naprawiamy ten błąd. E, fajny, środkowy pomocnik ofensywny, mimo wszystko, bardziej niż e, śpy, tutaj dla nas jest. E, no, jeżeli chodzi o barana, zobaczmy. No, ale tutaj, tak samo, ŚPO, e, a nie śpy. No, bo y, tej obrony i tej fizyczności brakuje, więc z panowie idziecie mniej więcej w tym samym kierunku. No, co nie jest najlepsze z naszego punktu widzenia, bo jednak ja wolę tutaj troszkę więcej tej różnorodności. E, Wagner wydaje się być Instant Profitem. No, chyba, że tego gościa weźmiemy sobie jako po prostu głębszego rezerwowego e, takiego wychowanka, ale nigdy z przebiciem do podstawowego składu, można się zastanowić. E, no, na pewno ma on większą szansę na to niż e, Jung. E, bo no tutaj e, z, zwolniło mocno to rozwijanko, mam wrażenie. Nie wiem, czy Wy też, ale z drugiej strony możemy je zaraz przyspieszyć, bo tu mamy 4 tygodnie. E, a tu mamy tydzień. No to pójdźmy w ten tydzień, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem lecimy dalej, na pewno ten młody wejdzie sobie. Za tego gościa, którym jest SPD, a w zasadzie już jest SO, którego chcą cofnąć z wypożyczenia, nie, więc tu na pewno to zrobimy w ten sposób. Niestety, z tym razem remisujemy. To jest zespół, który ma na nas patent, bo byli w stanie wygrać z nami w pokalu, a patrząc na zwycięstwo hanoweru równoległe, no właśnie, chciałem powiedzieć, że kończymy na drugim miejscu na razie, ale to nie jest jakiś wielki problem, bo zwróćmy uwagę na. To, że zaraz mamy tam yy, Że tam mamy niewielką stratę A przede wszystkim to, co najbardziej istotne Uciekamy lokacie numer 3 I to jest dla mnie bardzo yy, Fajna rzecz yy, Co? Wygrywamy, prawda? Nie wygrywamy Więc yy, to jest sytuacja, w której no już teraz będzie trzeba się chwileczkę yy, Pochylić nad atmosferą w zespole Nad relacjami yy, Nad tym, jak to wszystko wygląda bo minimalnie impet wytraciliśmy. Eee, to było nieuniknione, Ron. Eee, no, nie było dla ciebie miejsca, co ci mogę powiedzieć? No, jakby yy, życie się tak potoczyło, że nam się nie ułożyło. No i, i tyle byku, nie? Eee, więc tak, tu sobie to wszystko odrzucamy, bo też ten potencjał ostatniego zawodnika nie był maksymalny, więc yy, nie czułem tutaj yy, zbyt wielkich szans na to, żeby coś z tego mogło być. Tutaj ta niemiecka młodzież, no powiem szczerze, bez większych nadziei na to, żeby dobrze to wyglądało. No a my szykujemy się teraz na starcie z Nurembergą. E, zobaczmy, możemy prowadzić Irlandię, ale nas to nie interesuje. E, I ogólnie oferty pracy jako selekcjoner nas nie interesują. No mam wrażenie, że tam nie kliknąłem tego, patrząc na to, co się dzieje. E, no i tych ofert troszeczkę dostajemy. No mają napastnika, który wygląda niezwykle groźnie. W sensie albo strzeli gola, albo strzeli... No, no nieważne, e, natomiast e, słuchajcie, no wygrajmy to, please. Nie wygrywamy, natomiast mamy oczywiście wywiad pomeczowy e, i chcemy porozmawiać. Hanower swoje spotkanie też przegrywa, więc mam wrażenie, że taka okołoświąteczna e, zadyszka złapała teraz e, te kluby liderujące, e, więc jest to okazja na pewno dla e, Herty, żeby się tutaj mocno. Mocno ruszyć w naszym kierunku, ale mam nadzieję, że w swoim stylu zespół z Berlina, ten Big City Club tego nie wykorzystuje. My sobie tutaj szybko yy, kończymy te, negocja te negocjacje, te rozmówki pomeczowe. No ale już widzimy, że hamburger a nie. Hertha, bo Herta coraz niżej, ale że hamburger traci do nas 5 oczek. Natomiast dwóm zawodnikom kończą się kontrakty, ee, znaleziono członka personelu, ale my teraz też ten personel mamy e, mamy troszeczkę za, e, nabity zbytnio. Natomiast tu moglibyśmy sobie kogoś zwolnić, tylko nie wiem, czy jest sens. Bo tam mamy e, już e, ładnie zrobione e, potencjały, wypełnione, więc jest ok. Natomiast w tym momencie, słuchajcie, e, jesteśmy w głupim. Czasie, ponieważ mamy kalendarz, no i zobaczcie, tu gramy dopiero 23 stycznia, więc y, na ten moment y, to nie, to będzie ciężka kariera, teraz się zrobi, bo oczywiście tutaj luzujemy naszym zawodnikom, y, wszystkim, no bo to nie ma sensu ich tu trzymać. Natomiast problem jest inny, a mianowicie, że wraz z brakiem zwycięstw jest brak wzrastających morali, i tu. No, i tu będzie drobny problem, nie? I tu zobaczymy, jak się to poukłada. Zaraz będziemy mieli styczeń. Wraz z nim otworzy się okno transferowe. No, ja nie ukrywam, że zadałem wam jednym z odcinków pytanie na temat tego, jakich zawodników powinniśmy kupować, ale zorientowałem się, że, że tak naprawdę ja nie mogę z tego skorzystać, bo. No bo. No bo odcinki będę nagrywał dalej, więc samemu powinienem się tutaj tym zająć. Natomiast Wydaje mi się, że bardziej jednak, bo ja chcę skorzystać z waszych propozycji na Bundesligę, po prostu wtedy skupię się na zawodnikach do kupowania i tyle tych wracających z zagranicznych wojarzy, natomiast w tym momencie to okno, to też jest takie okno, gdzie my niewiele możemy zrobić, bo tak, pieniędzy mamy mało, tak, bo tam niecałe 2 miliony transferowe, więc tam 1,9 czy, czy tam 2 miliony możemy moim zdaniem wydać, w sensie to 100 tysięcy w te czy we to jest błąd obliczeń, który ja pewnie gdzieś tam popełniłem, więc to muszę mieć em, z tyłu głowy natomiast no, niewielu może być zawodników, którzy się w to załapią i ewentualnie wydaje mi się, biorąc pod uwagę to że też bardzo fajnie sobie ten nasz skład radzi w tym momencie powinniśmy pójść w układ kupić, wypożyczyć, nie? po prostu buy to loan moim zdaniem i to będzie najbardziej sensowne, no nie ukrywam, że B3 to jest taki, to jest taki środkowy obrońca, którego ja bym z ogromną przyjemnością zobaczył, ale wydaje mi się, że bardziej w jakiejś francuskiej karierze, żeby on wrócił. No to jest zawodnik, który mnie niezwykle interesuje. E, ten Madi, bo to jest 17 lat, e, natomiast e, jestem ciekawy tylko, jaki on potencjał sobą prezentuje. E, kurczę, muszę kończyć odcinek niedobrze, bo, e, bo się dobrze bawię. E, Madi, to jest wielki potencjał. Nawet nie jest wielki ten na przyszłość. Okej, okay, to jest ciekawe. E, natomiast jak wpisywałem Madi, to jeszcze był jeden... Madi... E, był jeszcze jeden młody zawodnik. Zobaczmy go sobie. A, No, nie zobaczymy. E, no dobrze, natomiast jeszcze jest jedna opcja, którą chcę zobaczyć, a mianowicie ten ofensywny zawodnik, którego ja myślałem, żeby sprowadzić, ale w końcu nie sprowadziłem. E, chodzi mi o tego śpo i chodzi mi o niego. To nie są duże pieniądze, mm, a to jest fajny piłkarz, żeby się nim zainteresować, muszę przyznać. Tutaj naprawdę wygląda to nieźle, aczkolwiek tu mamy jeszcze podobnego piłkarza, podobnego zawodnika. E, no, wygląda to co najmniej intrygująco, ale tu wypożyczonko, nie wypożyczyło nam go. E, a oni by go wypożyczyli? Nie wypożyczyliby go. Okej, okay. dobrze. E, musimy się zastanowić, słuchajcie. Musimy się zastanowić, jak będziemy chcieli to, to rozwiązać e, i będę się nad tym wszystkim zastanawiał już jutro, a za dziś. Bardzo Wam dziękuję.